musi być poddanie, Filip! Przed galą KSW 90. Pierwszy występ od tego nieszczęsnego, pamiętnego Stadionu Narodowego. A ponieważ chyba to będzie też jeden z pierwszych wywiadów, jeśli nie pierwszy, po tamtym evencie dla polskich mediów, no to chciałabym najpierw jeszcze wrócić do tego momentu w historii. Chciałabym zapytać o to, jak się Wilson czuje z tym, że stracił tak dużą okazję, po pierwsze zawalczenia o pas, a po drugie występu na historycznej, nie tylko dla polskiego MMA gali. Então, é a primeira entrevista depois do evento no Estádio Nacional com você, né? Então, ela gostaria de perguntar como está se sentindo com, infelizmente, depois de perder uma oportunidade dessa, tão grande. De participar num evento histórico. Uhum. Eu estou me sentindo bem, confiante. Cara, eu sou um cara novo, eu sei que vai ter muitas oportunidades daqui para frente. Eu estou no KSW já, fazendo meu nome, eu creio que em breve vai surgir uma nova oportunidade, então não tem por que eu ficar frustrado só por essa oportunidade ter caído. Więc ja w tym momencie czuję się dobrze i ogólnie no nie czuję jakiegoś takiego rozgoryczenia, jestem bardzo młody, jestem tutaj w organizacji, dalej będę walczył, więc myślę, że kolejne okazje tego kalibru jeszcze się pojawią, także no nie czuję jakiejś żadnej frustracji w tym momencie. Czy moglibyśmy poznać trochę więcej kulisów tego, dlaczego doszło do tego niezrobienia wagi, co się takiego stało z organizmem Wilsona, że po prostu nie mógł tej wagi zrobić przed tą walką? Se poderia contar um pouquinho mais sobre o que realmente aconteceu antes dessa luta, o que aconteceu com seu corpo e sobre os motivos de você não podendo participar? Sim, eu um dia antes, né, no check-in de pesagem, eu bati 63. Eu ia alguma coisa, eu estava muito bem em relação ao corte de peso. Só que eu peguei, subi ao quarto, aí quando foi à noite eu tentei tirar o resto, né, do peso. Aí eu fiz 3-4 rounds de banheira quente, aí foi quando comecei a sentir uma dor nos rins. Aí eu chamei o médico, aí ele analisou tudo, estava doendo muito. Aí ele acabou, tipo, proibindo, botando pra eu tomar o soro, né? E me proibindo de lutar, porque tava meio, minha costa meio que sugou, assim, meu rim, sabe? Eu tive que fazer uma, tipo, uma câimbra renal, algo do tipo, assim, uma crise renal. Więc generalnie dzień wcześniej przed ważeniem podczas Media Dayu czułem się całkiem dobrze. Został mi właściwie chyba tam kilogram czy półtora kilo do zbicia, ale w momencie, kiedy już wziąłem się za te ostatnie kilogramy, zrobiłem 3-4 sesje z wanną i wtedy poczułem bardzo, bardzo taki mocny ból w nerkach. Wezwałem wtedy doktora KSW, znaczy medyków KSW, team medyczny i no jakby zalecili mi, żeby nie walczyć, znaczy podłączyli mnie pod kroplówkę, no bo jakby zauważyli bardzo duży problem z nerkami, no i tak to ostatecznie wyszło. No to nie była kwestia jakiegoś tam, nie wiem, przeoczenia z mojej strony, tylko względy zdrowotne zadecydowały. Jasne. No to dla porządku zapytam w takim razie, jak idzie to cięcie wagi tym razem? Czy ten organizm już jest, odpoczął na tyle od ostatniej walki, że może sobie teraz pozwolić na to, żeby ciąć tę wagę i wszystko zmierza we właściwym kierunku? I agora deu prawo sesji relaxa, o seu corpo tá bem nesse momento i como tá tá rolando a questão do peso agora? Ah, dessa vez está bem tranquilo, graças a Deus. Porque também naquela vez eu tinha perdido peso no mês e aceitei a luta basicamente no mês seguinte. Eu tive nem 30 dias para recuperar. Mas dessa vez eu estou fazendo tudo certinho por conta do que aconteceu na última luta, que eu fiquei muito triste por não poder ter disputado o cinturão. Mas dessa vez eu tô fazendo tudo certinho, já falta pouco peso para perder, eu tô me sentindo bem melhor, eu acho que na minha última entrevista dava ver o quanto tava ruim, assim, sabe? Sim. E dessa vez eu tô bem melhor, tô me sentindo mais confiante, tô podendo respirar melhor, isso tá... Me trouxe muito equilíbrio agora. Więc no też warto tutaj wspomnieć, że ostatnim razem wszystko się potoczyło tak, jak się potoczyło, dlatego że miałem bardzo mało czasu na to, żeby się zregenerować po poprzedniej walce. To było właściwie tylko tam chyba 30 dni czy 6 tygodni. Tym razem zupełnie inaczej to wszystko wygląda, czuję się wypoczęty,
tym bardziej jakby dopilnowałem pewnych kwestii właśnie ze względu na to, co się stało ostatnim razem. Czuję, że mogę odetchnąć pełną piersią, że mogę się uśmiechnąć i jestem po prostu gotowy. Co sądzi o swoim najbliższym rywalu? Gdzie widzi największe przewagi tego rywala, największe niebezpieczeństwo dla siebie w oktagonie? Que você acha sobre o seu próximo adversário? Que você acha que é o lado bom e lado ruim dele? Cara, eu estudei muito o Alex, né? E ele é um cara muito bom, velho. Eu acho que ele é um cara bem completo, assim como eu. Entendeu? Mas eu pude estudar vários detalhes sobre o jogo dele e eu acho que com certeza vai ser uma luta muito boa. Vai ser uma guerra sábado e a gente está pronto para fazer o show, tenho certeza. Więc no, poświęciłem dużo czasu na to, żeby przeanalizować walki Oleksija. Nie wiem, czy tak się powinno to... Tak, znaczy tak, tylko nie wiem, jak się po prostu jak poprawnie odmienić, tak? I uważam go za świetnego zawodnika, kompletnego w takim stopniu, tak samo jak siebie tak naprawdę. Więc no oczywiście, że no, nie chcemy tutaj za dużo zdradzać, ale razem z teamem zauważyliśmy pewne szczegóły, które będziemy się starali wykorzystać. No i myślę, że w sobotę możecie się spodziewać prawdziwej wojny i będzie to świetna walka. Przez wiele mediów branżowych to poddanie Poliszczuka było nominowane do poddania roku na Filipie Macku. Czy to na tobie robi jakiekolwiek wrażenie? Na sua última luta, o Alexi Poliszczuk conseguiu finalizar o seu adversário. E muitos jornalistas acharam essa finalização do ano, né? Você ficou surpreendido com essa finalização? Você ficou de cara? Tipo, o que você acha sobre isso? Ah, achei da hora. Ele com certeza tem o mérito dele. Ele é um bom lutador, não posso negar. Mas eu treino com os melhores, cara. Eu treino na Nova União, treino com o Giseldo Júnior, treino com o Eduardo Dantas, diversos campeões lá. E, cara, eu não fiquei surpreso porque na minha academia tem várias pessoas boas de jiu-jitsu, vários campeões mundiais, e eu vejo muita coisa que você nem imagina, sabe? Mas todo o mérito ao Alex, parabéns a ele. I a finalizacja realmente była bardzo piękna. Uważam, że faktycznie było to piękne poddanie i bardzo gratuluję Oleksijowi tego, że mu się to udało. Natomiast czy zrobiło na mnie wrażenie? No nie do końca, dlatego że w swoim gymie, w swojej akademii trenuję z, no uważam, najlepszymi zawodnikami na świecie i no widziałem już takie rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażacie, także gratuluję mu, ale żeby to jakoś super po prostu zrobiło na mnie wrażenie, to nie do końca. Przez pewien krótki moment byłeś pretendentem do pasa, oczywiście wiemy, jak to się potoczyło, to też czy ta walka w twoim mniemaniu jest swoistym eliminatorem być może i nie wyobrażasz sobie po ewentualnym zwycięstwie no, nie dostać takiej szansy. Então, você tinha oportunidade de disputar o cinturão, né? Então, você acha que essa luta, né, a vitória no sábado, caso que você ganhe no sábado, você vai receber outra oportunidade para disputar o cinturão? Como é que é? Ah, cara, eu espero que sim, né? Eu acho que ganhando agora do Poliszczuk, eu acho que fica claro que eu mereço disputar o cinturão. Não sei o que o KSW tem para mim, mas a partir do momento que eu vencer aquela luta, que eu vou dar o melhor de mim, com certeza vai ser uma guerra. Eu tô preparado para tudo e vou pedir o cinturão e eu quero o cinturão e eu vou ser o campeão. No oczywiście nie wiem, jakie KSW ma dokładnie plany wobec mnie, no ale myślę, że jeżeli uda mi się wygrać, a jestem, podkreślam to jeszcze raz, przygotowany na wszystko i przygotowany na prawdziwą wojnę i przygotowany na zwycięstwo po fantastycznej walce, no to myślę, że no, poproszę o to, żeby moje kolejne starcie było walką o pas, także tego się spodziewam. My w takim razie życzymy spokojnego zbijania tej wagi, żeby wszystko poszło dobrze i żeby zdrowie nie zawiodło i czekamy na show w klatce w sobotę. A gente deseja muita saúde, zero problemas com peso i nos vemos sábado na Goiola, no octagon. Dziękuję. Dziękujemy. Isso.